Aktualnie trwają przygotowania do zimowej edycji projektu Helper Generation. Będziemy rejestrować potencjalnych dawców szpiku na Uniwersytecie Opolskim oraz na Politechnice Opolskiej. Trwa również nabór wolontariuszy, bo cały czas powtarzamy z moimi kolegami liderami, że wolontariusze to jest tak naprawdę fundament tej całej akcji, to oni są sercem, my tylko koordynujemy tą akcją. Aktualnie mamy ich około 120. Szykowaliśmy pakiety na każdy z wydziałów, ponieważ na Uniwersytecie Opolskim tych wydziałów jest 11 do obstawienia, a na Politechnice 3. Będzie to m.in. Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej i Wydział Nauk o Zdrowiu. W jakich godzinach będą otwarte te stanowiska? Od 10 do 18. Swoją przygodę zaczęłam na pierwszym roku studiów, w momencie, w którym akcja odbywała się na Uniwersytecie Opolskim, mimo już zarejestrowałam się tuż po... Po skończeniu 18 lat. Znalezienie dawcy jest procesem bardzo trudnym, ponieważ tutaj determinującym jest yy... Antygen HLA, tak naprawdę na świecie istnieje trzech, czterech bliźniaków genetycznych, więc żeby kogoś dopasować do nas, to my albo ta jedna osoba musi zachorować. Więc znalezienie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Potencjalny dawca w szpiku musi wyrazić zgodę na dwie metody pobrania. Związane jest to z tym, że zawsze ta metoda pobrania konsultowana jest z lekarzem, to lekarz ją dobiera. I pierwszą metodą, tą najczęściej używaną, jest pobranie z Krwi Obwodowej. To jest 90% przypadków. Tutaj pobiera się komórki macierzyste. To jest tak zwany zabieg aferezy. Jesteśmy podpięci na lewym i na prawym zgięciu łokciowym. Nasza krew do nas wraca, potrącona o komórki macierzyste. Drugi sposób to jest z talerza kości biodrowej. Jedynie 10% przypadków jest to zabieg nieinwazyjny. Jesteśmy pod kontrolą lekarską. Nie ma żadnych raczej skutków ubocznych. Ostatnio właśnie napłynęły do na nas dwie fantastyczne wiadomości. Pierwszą z nich jest to, że my, jako grupa studentów ubiegłorocznego projektu HalperCE Generation, mamy już pierwszego faktycznego dawcę ze studentów Uniwersytetu Opolskiego, ale także też z akcji, którą organizowałam w wakacje dla chorej Opolanki, znalazła się, znalazł się dawczyni. Więc tak naprawdę takich szczęśliwych zakończeń jest bardzo dużo właśnie dzięki potencjalnym dawcom szpiku, czyli osobom, które podchodzą, rejestrują się i tak naprawdę są w gotowości, żeby pomóc w każdym momencie. Ten rok to dużo wyzwań przede wszystkim właśnie tych wolontaryjnych, ponieważ zeszłam z roli lidera i zajęłam się troszeczkę inną akcją, mianowicie szlachetną paczką. W tym roku wspieramy jako samorząd, jako radio, jako studenci i grupa przede wszystkim znajomych, bo ta inicjatywa wyszła od, znajomy, od grupy znajomych, pana Tomasza, człowieka, który przez dwa lata był bezdomny, tułał się po ulicach, po jakichś przytułkach dzięki pomocy. Wielu dobrych, życzliwych ludzi zyskało mieszkanie. Realizujemy szlachetną paczkę po raz kolejny jako samorząd studencki we współpracy z Radiem Sygnała, a także z szerokim gronem wolontariuszy, czyli naszych studentów z Uniwersytetu Polskiego. W tym roku wybraliśmy sobie pana Tomasza, jako osobę, którą zdecydowaliśmy się obdarować. W związku z tym wszystkie wydziały uniwersytetu, organizacje studenckie, a także my jako samorząd studencki spajający właśnie te wszystkie organizacje i wszystkich aktywnych studentów na uczelni, zdecydowaliśmy się przeprowadzić tę akcję. Będziemy zbierać przez najbliższe dwa tygodnie środki, a także niezbędne e, dla pana Tomasza, właśnie artykuły innego rodzaju. Pełną listę też podajemy na każdym z wydziałów uniwersytetu. E, zaplanowaliśmy taką zbiórkę, tam są odpowiednie miejsca, gdzie te e, i listy, i e, miejsce na złożenie tych wszystkich artykułów się znajduje. Także liczymy na to, że uda nam się po raz kolejny zebrać nie tylko to, co jest potrzebne, ale też to, co dodatkowo możemy od siebie dobrego dać. Właśnie przed świętami e, z tego założenia wychodzimy. Drugą Akcją, którą prowadzimy faktycznie, którą objęliśmy patronatem jako Samorząd Studencki, jest akcja Dawców Szpiku DKMS. Obieramy też patronat nad takimi inicjatywami. Cieszymy się, że nasi studenci też chcą w taki szlachetny sposób zdecydować się pomóc innym. W związku z tym, właśnie też wspieramy zarówno naszymi wolontariuszami promocją no i też organizacyjnie.